I wszystko za sprawą jednego człowieka. Boże. Bo tak czy inaczej wszystko jest sprawą Arka Żurka. To on go do tego czynu namówił. Do Żurków nie jedną dziewczynę, a całą klasę można przyprowadzić. Synu mój, dlaczego nie poradziłeś się matki? Dlaczego przed nią serca swego nie otworzyłeś? Już bym ci powiedziała, kogo trzeba jak morowego powietrza unikać. Tylko jak ty miałeś rozmawiać z taką matką, która nigdy przed wieczorem do domu nie wraca, która zawsze ma czas dla innych ludzi, a własnego syna nie widzi? Dzień dobry. Dzień dobry. A co to pani dzisiaj nie w pracy? Na chorobie jestem. W kościach mnie łamie. Stawy od roboty puchną. Ach, szkoda, że pani wczoraj albo przedwczoraj na chorobie nie była. Jakie tu Januszek bale z jednym chłopakiem wyprawiał z dziewczynami. Z kolegami się uczyli. Do egzaminów końcowych. Do technikum mechanicznego się wybiera. A może się uczyli, ale nie z książek. Taka jedna kobieta wczoraj była. Jak tylko weszła na podwórko, od razu na mnie z buzią. Że mój syn to, że tamto, że z jej córką się niezakulturalnie obeszli. Nie musi pani mówić. Wiem. Ja rozmawiałam z tą kobietą. Januszka winy w tym nie ma. To syn doktora Żurka jest winien. Doktora Żurka? Coś podobnego. No co w tym dziwnego? W domu ma medycznych książek po sam sufit. A sama pani wie, że nie każda książka jest dla chłopca odpowiednia. O, nie każda. Napatrzył się tam golizny, to chciał zobaczyć, jak to jest naprawdę i wszystko. Nie dawało mu to spokoju. No nie, nie. Wiem. Wszystko wiem. Dla nas matek to niezwykły dzień. Wolałabym go nie dożyć. Jak to? Nasi chłopcy z brzydkich, pryszczatych kaczorków przemienili się w cudowne pawie. Niech pani nie płacze. Poznali niezwykły smak fizycznej miłości. Proszę nie płakać. Przecież mamy XX wiek. Gdzie jest teraz Januszek? Gdzie on jest?
Zostawiłam go u siebie w domu na noc. Był zbyt przerażony i roztrzęsiony, żebym mogła go puścić samego wieczorem do domu. Teraz gdzie jest Januszek? W szkole? Nie. Nie. Bo książki i zeszyty leżą w domu. Nie, nie, nie mogłam ich puścić do szkoły. Wysłałam ich do Warszawy. Warszawy? Dlaczego? No, do kina. Na ciastka. Do kina? Na ciastka! Na ciastka! Oni muszą poznać smak dojrzałości! Jaki smak? Jaki smak? Co pani chce? Doprowadzić do zguby mojego syna, tak? Sierwo! Ogień mam tu podłoże! Oszalała? Kto oszalał? Pani! Kto oszalał? Niech się tylko sąd zacznie. Wtedy się okaże, kto tu jest winien. Dzień dobry, obywatel Kosmoliwąs. Dzień dobry. Proszę, niech pan wejdzie. Niedobra sprawa jest, pani Smoliwąs. Bardzo niedobra. Poszkodowana i jej matka złożyły już zeznania i dołączyły obdukcję lekarską. I ona też niedobra jest. Wszystko na duś poszło. Na duś. A ta dziewczyna, powiem pani prywatnie i na marginesie, zdrowa jest i szeroka jak szafa, ale niestety. Ja się nie boję, panie Owocny. To wszystko nie jest wina Januszka, tylko młodego Żurka jako bardziej uświadomionego. To on mi syna opętał. No, ja mogę w to uwierzyć, ale jak sprawa stanie przed sądem dla nieletnich, to nie wiem. Janusz jest starszy od Żurka, a pani już nie jeden raz miała z nim kłopoty. Jakie kłopoty, panie Owocny? Jak z każdym chłopakiem. No tak, przecież wiem, bo chodzą z moim Henkiem do jednej klasy. No właśnie. No dobra, nie przyszedłem pogadać, tylko do roboty. Gdzie jest aktualnie obwiniony? W Warszawie. W Warszawie. Kiedy ostatni raz świadek go widział? Jaki świadek? No pani. Ja? Wczoraj, kiedy do roboty szłam. No, taki młody, a już na noc nie wraca. A to już Żurkowa go zatrzymała. Tylko co byłam u niej. Ani żalu, ani skruchy, nic. Sama ich jeszcze uświadamia. A jaka była zadowolona. Znaczy, że doktorowa Żurkowa mogła im jeszcze pomagać? Tego ja nie mówię. To moje posądzenie. Niech pani pomyśli. To bardzo ważne. Jeżeli osoby trzecie są zamieszane w czyn nierządny. Nie mówię, bo mnie słyszała. Ale że się cieszyła. To widziałam tak jasno, jak to, że... Jak pana widzę, panie Owocny. Tak. Lepszy obrót sprawa by wzięła, gdyby sąd dał temu wiarę. Od razu inny obrót sprawa by wzięła. No to wpadnę jeszcze dziś wieczorem, żeby spisać zeznania Januszka. I pogadać z nim jako ojciec Henia i bliski sąsiad. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo się cieszę. Wszystko jest jak najlepsze. Proszę cię, pozwól na chwilę. Zaraz, Biniu. Proszę przyjść za 2 tygodnie. Proszę cię. Niech pani powie następnej pani, żeby chwilę zaczekała. Dobrze? Dobrze, do widzenia. Do widzenia pani, dziękuję.
Był dzielnicowy. Po co? Jutro odbędzie się rada pedagogiczna. Markowi grozi zawieszenie w prawach ucznia. I ty się dziwisz, Biniu? Ty się dziwisz? Nigdzie go nie przyjmą. Jentyszanka była twoją pacjentką, prawda? Kto? Jentyszanka. Nauczycielka matematyki. Pójdziesz do niej. Nigdzie nie pójdę, Biniu. Nigdzie nie pójdę. Powiedziałam, pójdziesz. Robiłeś jej skrobank. I oczywiście za darmo. Ty tak sobie tego życzyłaś, Biniu. Tu się bez ciebie nic nie dzieje. Zrobiłeś to dla dziecka, nie dla mnie. A teraz, jak sądzę, jest czas na rewanż z jej strony. A zresztą... Cóż ona może? Takie nic, takie zero. Boże, cóż to za czas? Przed wojną wysłałoby się dziecko do Mateusza. Przeczekałoby się i byłoby wszystko w porządku, a teraz... Proszę cię, Biniu. Po co ktokolwiek ma wiedzieć, że mam brata w Szwajcarii, Biniu? Przecież teraz już wolno. Ale na jak długo wolno, Biniu? Wolno, wolno, wolno! Biniu. Och ty... Och, ty moje... Ty moje kochane tchórzysko. Biniu. Zrobisz to dla małego. Biniu. Zrobisz, prawda? Wieczór, a delikwenta nie ma. Pan się dziwi, panie owocny. A pan by się śpieszył do domu, gdyby pan zrobił coś takiego rodzonej matce. Słuszna racja. Każdy ma ten wstyd. Pewnie. Co pani dobrego gotuje? Zalewajkę. A, zalewajka. Najlepsza zupa w świecie. Przyszedł mi pan głupstwami zawracać głowę. O zupie rozmawiać, tak? Jest coś nowego w sprawie? Ano niewesoło jest, pani Smoliwąs. Poszkodowana kwiecińska Zofia. Niedobrze się wyraża o Januszku. Matka to samo. Doktorowa już mniej się weseli. Ale uważa, że słusznie, jak młody człowiek wcześnie wkracza w życie. No, co do rozwinięcia, to bez dyskusji stawia Januszka na pierwszym miejscu przed Markiem. Nieprawda! To najwredniejsze kłamstwo, jakie w życiu słyszałam. Jako człowiek przyznaję pani pełną rację, ale jako funkcjonariusz muszę niestety zatrzymać się z odpowiedzią. Dowodów trzeba, pani Smoliwą, z dowodów, że to Arek Januszka na manowiec sprowadził. Znaczy, że my możemy w sądzie przegrać, chociaż sprawiedliwość jest przy nas. Nie, tego ja jeszcze nie powiedziałem, bo to by znaczyło, że nie ma we mnie człowieka, tylko jest funkcjonariusz milicji. Do sądu jeszcze daleko. Zanim sprawa wejdzie na wokandę, to jeszcze po drodze może się wiele zdarzyć. Mnie osobiście znana jest jedna sędzina z wydziału dla nieletnich. Dużo też będzie zależało od opinii milicji obywatelskiej z miejsca zamieszkania. No widzi pani. Nie wszystko jeszcze jest w czarnych kolorach. Widzę, panie owocny, że wiele od pana zależy. Nie powiem, że nie. Jak się panu odwdzięczę za takie ludzkie podejście? Ja proponuję, żebyśmy odłożyli sprawę wykroczenia na późniejszą godzinę. Nie rozumiem. To, kiedy kobieta jest sam na sam z mężczyzną, to co tu jeszcze rozumieć, pani Gieniu? Każdy chłop kręci sobie hula hop. Każdy robotnik, każdy... Jest wiosło, fale uderzy, ty od brzegu piosenkę mi rzuć. Kuba wyspa jak... Do nich
Skreślenie dwóch uczniów tuż przed końcem roku to zabieg chirurgiczny. Bolesny, ale zbawienny dla reszty organizmu. My, wychowawcy, jesteśmy po trosze wszak i lekarzami. Co jest bardziej celowe, pytam. Czy odciąć ropiejący palec, czy zostawić, by zarażał inne? Ja znajduję tylko jedną odpowiedź. Nie dopuścić do stanu ropienia. Jak? To jest zło immanentne. Zbrodniarstwo jest genetyczne. O, pani magister Jętyszanka zna przecież, przez przypadek oczywiście, jedną z matek tych chłopców. No, jest to kobieta, mówiąc oględnie, moralnie wątpliwa, żeby nie powiedzieć rozwiązła. Czy pani może to potwierdzić? Generalnie rzecz biorąc, mniej więcej... Żeby sprawy nie przeciągać. Kto jest za skreśleniem? Przepraszam, ponieważ przyrównał się pan do lekarza, to panu odpowiem. Medice curat ipsum. A ponieważ wątpliwy jest, żeby pan to zrozumiał, to panu przetłumaczę. Lekarzu, lecz się wpierw sam. Kto tu zawinił? Co, chłopcy? Nie. Pan. Wy. Wy wszyscy. Czego ich uczycie? Zabraliście im Boga, a w zamian dostali w czasy pracownicze. Stworzyliście nowy dekalog. Donoś na ojca i matkę swoją, że nie wstąpili do spółdzielni, że zostali kulakami. Nie miej krewnych za granicą. Nie pracuj, bo i tak ci się należy. Nie ucz się, bo nie matura, lecz chęć szczera. Ich ojców, zamiast do panteonu bohaterów, posłaliście do prokuratora. Co mają teraz wierzyć? Jak pan tak może, panie profesorze? Ja mogę. Z was nikt nie może. Ale ja za miesiąc idę na emeryturę. Ja mogę. Are! Mamo! Patrz, mamusiu! Dziękuję. Dzień dobry. Niech go prowadzi. Bądź grzeczny, Arek. Jak dojedziecie szczęśliwie, zadzwoń do mnie. Zadzwonię. Zadzwonię, mój kochany. O, Szminka. Szminka? Szminka. Daj buzi, jeszcze raz. Przepraszam, że pytam. Daleko? Do Międzyzdrojów. No niestety, póki jest pod śledztwem, nie może opuszczać stałego miejsca zamieszkania. A cóż to za czasy? Ty słyszałeś to? No co tak stoisz? No rób coś! Telefonuj, ja nie wiem, alarmuj! Telefonować można. Niby dokąd mieli zadzwonić? Nawet do dyrekcji dzwonków tramwajowych. Tu już mnie prawo trzyma. Na to nie ma mocnych. Mariam, przeleciały 3 tygodnie, a wezwania wciąż nie ma. Żaba, ono przyjdzie, to wezwanie. Cudów nie ma, sąd to jest sąd.
Tylko, że do tego czasu trzeba... No wiesz... Wiesz, gdzie żaby kumkają? Stawię. Masz. To dla sędziny, co prowadzi sprawy dla nieletnich. Tej twojej znajomej, co tak patrzysz? Zastanów się, kobieto. Nad czym tu myśleć? Niezapłacone, niezałatwione, nie wiesz o tym? Schowaj to. Schowaj, mówię. Na wkład to zbierałam do spółdzielni. Ale i za 100 lat chyba bym nie uzbierała. Marian, weź to. Wiesz, jakie to dla mnie ważne. Schowaj Genia, powiedziałem, i nigdy nie wyjmuj. No popatrz, Karolakowie już pielą. Wziąłbyś się i za nasz ogródek. Ja nie mam tyle pieniędzy, żeby latać do Jerzewskiej po każdą pietruszkę. A niedługo nie będzie wiadomo, gdzie marchew, a gdzie zielsko. Opielisz? Dobrze, mamusiu, opieleć. Ale co będzie, jak nie poznam, co jest marchewka, a co pietruszka? A pietruszka, a zielsko? Nie udawaj głupszego niż jesteś. Ach. Weź te nogi. Skurwysynu! Mówię, ty skurwysynu! No, nareszcie mamusia prawdę powiedziała. Dosyć tych mamusi tych rządów nade mną! I rączek proszę więcej na mnie nie podnosić. Bo wezmę siekierę, łapki poobcinam i do klozetu wrzucę. Rozumie, mamusia? Ach, ty łobuzie! Boże, się! Dosyć! Ty szatańskie nasienie, ty... Taki jestem! Taki już jestem, rozumiesz? A takiemu wszystko jedno. Co jest? Czemu moja żaba się martwi? Syn jest w domu, panie owocny. Nie trzeba go tak stale sprawdzać. Mam takie polecenie służbowe. Gdybym pani jej syna nie znał, Janusz musiałby do mnie przychodzić co dzień na komendę. Robię to tylko przez uważanie na panią. Mam taki wgląd na niego. Może pan być spokojny, panie owocny.
Syn mi pomaga, dzisiaj ogródek pielił. A. Akuratnie mu to poszło, widziałem. Wypielił do czysta. Mamusia kazała, żeby były czyste, to są czyste. Wiesz co, bracie? Powinieneś parę zdrowasiek odmówić, że nie jestem twoim ojcem. Dupsko by ci w portki nie wlazło. A teraz mam życzenie, żebyś nas zostawił samych. Muszę z twoją matką parę urzędowych słów zamienić. Wyjeżdża na wczasy. Dom jest do dyspozycji. Przestań. Przecież dostałeś, co chciałeś, Marian. Wiesz co? Byłem dzisiaj w powiatowej prokuraturze. Nikogo widzę. Ta moja sędzina. No to mówię do niej, pani sędzino. Tak i tak. A ona mi mówi... Dobrze, panie Owocny. Obecnie wyszłam tylko na przerwę, ale w przyszłym tygodniu to chętnie pana wysłucham. Ja pójdę z tobą. O, Genia, to nie piekarnia. Nie pali się. Ja muszę ją na sam przód prześwietlić, a jak żurkowie już byli przed nami, ją obrabiali. No to co? A czytać ona umie, czy nie? Tam w papierach wszystko jest, kto bardziej winien. A po drugie, nie wiadomo jeszcze, czy ona w ogóle weźmie na warsztat ich sprawę. Wszystko jedno, weź mnie do niej. Kobieta kobietę musi przecież zrozumieć. Dobra, zapoznam was ze sobą. Ale jeszcze nie teraz. Przyjdzie pora. Dobrze, panie Owocny, że pan ma takie uważanie na syna. Przyłożyć też mu nie zawadzi. Jak trzeba będzie, to panu powiem. Śpieszny odchodzi o 21.10. Jak będzie? Dobrze, dobrze. Januszku, pan Owocny chce z tobą pomówić. Jutro punkt 12 widzę cię na komendzie. Dostaniesz nasiona ładnych kwiatów i posiejesz je tam, gdzieś dziś taką Hiroshimę narobił. A co będzie, jak nie przyjdę? Spróbuj. Do widzenia, pani Smoliłas. Do widzenia, panie Owocny. Genia, odbieraj szybciej te talerze. A ten tu czego? Milicja do nas? To wasz pies ze stołówki rozwleka tam flaki po obrońcach Stalingradu? Jaki pies? Jaki pies? U nas jest tylko kocur. Niedobrze masz pod sufitem? Czekałem na ciebie. Zabierz mnie do sędziny. Dobra, pomyślę. A ty? Co ja? Też pomyśl. No i co z tą sobaką? Faktycznie, to nie wasz chyba. Pewnie z Rybnego. Przepraszam, można? Dzięki. Trzeba czekać do 11:00, teraz sprawa leci po sprawie. Oj Boże. Cholera, już od pół godziny powinienem być w komendzie. W porządku. Daj mi nazwisko tej sędziny. Powiem, że ty mnie przysyłasz. Z Bokowca to można do rzeźnika podejść. A tutaj muszę wystąpić oficjalnie. Ale nazwisko możesz chyba podać. To tajemnica państwowa? Genia, wiesz, czym dla mnie jesteś. Ale nie drzyj mordy, to sprawa delikatna.
Moja mama chce przygotowania. Ewoniu! Zostaw ją. Dosyć, Marian. Teraz czasu na głupoty nie ma. Idziemy. Zaczekaj tu na mnie. Mhm. Niestety, sędzina jest dzisiaj zajęta do oporu. Wracamy. Chwileczkę. Może chociaż mi pokażesz, jak ona wygląda? Nie, odpada. Prowadzi dzisiaj sprawę przy drzwiach zamkniętych. To co, ty, milicjant, nie możesz ich otworzyć? Poczekam, poczekam. Czekałam tyle czasu, poczekam jeszcze. Powiedz mi tylko jej nazwisko i możesz sobie wracać. Nie, nie. Sędzina osobiście zastrzegła. Tylko bez nazwisk, panie owocny, rozumiemy się? To takie buty. To taki ty mi kit między szyby wciskasz? Poużywałeś ile się dało, a teraz nie masz odwagi się przyznać? Nie, Genia, za kogo ty mnie tutaj? Kto ja jestem? To ja ci powiem. O, zobacz no. Imię świadka? Kazimierz, syn Karola, zamieszkały w Grzebowie. Co świadkowi wiadomo w sprawie? No, widzisz? Jest. Dokąd jest przepustka? Rozprawa przy drzwiach zamkniętych. Mówiłem? I po co to zaraz obrażać człowieka? Przepraszam. No tu sędzinę już widziałaś. Idziemy. Nie. Ty wiesz, ile to może potrwać? Ze 3 godziny. Nie szkodzi, poczekam. Takie rozprawy lubią się ciągnąć i do wieczora. Nie zapomnieliście? Nie, nic. Chodź, Arek. Arek. Mecenasie, przyznam się, że mam tremę. Jestem adwokatem przedwojennym, jeżeli to ma jeszcze jakieś znaczenie. Trzymaj się, Arek. Panie mecenasie, jestem tu po raz pierwszy w życiu. Zawsze trzeba od czegoś zacząć. Oby ostatni. Oczywiście. No.
Aż się boję wejść do środka. Proszę bardzo, wchodzimy. Panie mecenas. Wchodzimy. Wysoki sądzie, przez jakiś czas zatrudnialiśmy obywatelkę Smoliwąs w naszym domu w charakterze sprzątaczki. Niestety przychodziła ona ze swoim synem Januszem. Z przykrością muszę stwierdzić, że jest to chłopiec wysoce zdemoralizowany. Ja bałam się, wysoki sądzie, że może on źle wpłynąć na mojego syna. Mój syn, wysoki sądzie, bardzo dużo czyta. Ma zajęcia pozalekcyjne. A Janusz Smoliwąs, to oczywiście można sprawdzić w szkole, wysoki sądzie. Miał sprawę o podglądanie dziewczynek w toalecie i o znęcanie się nad zwierzętami. Myśmy próbowali wpłynąć na niego. Próbowaliśmy. Podsuwaliśmy mu jedną, drugą, trzecią książkę. Ale niestety bez rezultatu. Ty sama go do tego popchnęłaś, żmija w ludzkiej skórze. Przywołuję świadka do porządku. W przeciwnym razie na świadka nałożona zostanie kara pieniężna. Dobrze. Mówić można tylko wtedy, gdy sąd zapyta. Świadek Elżbieta Kwiatek. Co świadek ma do powiedzenia w sprawie? Janusz Smoliwąs zrobił mi propozycję, żeby mu pożyczać klucz od mieszkania. Czym motywował tę propozycję? Proszę? Czy wyjaśniał, po co mu ten klucz? A bo to nie wiadomo, na co klucz się pożycza. To już było wyrośnięte chłopaczysko. Znał się na tych rzeczach. Czy oskarżony korzystał z mieszkania świadka? Nie. Ale oskarżony w nim bywał. Jeden raz, kiedy przyniosłem resztę za bilety. Za jakie bilety? Oskarżony sprzedawał bilety pod kinami, był, jak to się mówi, konikiem. Osłem ty jesteś, nie konikiem. Po raz ostatni ostrzegam świadka. Czy oskarżony trudnił się sprzedażą biletów pod kinami, czy nie? Dziękuję. To chyba wystarczy. Sąd jednak nie pojmuje, co świadek miał wspólnego z tymi biletami. Jak chciałam z narzeczonym wybrać się do kina, a kawałek leciał jakiś tłuściejszy, to kto by w kasie bilety dostał? I wówczas świadek zwracał się do oskarżonego. Albowiem powszechnie było wiadomym, że oskarżony trudni się handlem biletami. Tak? Tak jest. Myślę, że to nam również przyda się do określenia sylwetki oskarżonego. Dziękuję. Świadek Marian Owocny. Chłopcy są jak chłopcy, raz gorsi, raz lepsi. Ale którego namówił do czynu podlegającego kodeksowi, nie mogę się wypowiedzieć. Przecież świadek sprawował nadzór nad obydwoma. Jaka jest opinia świadka? Moja opinia jest taka, że Smoliwąs chowa się w trudnych warunkach. Matkę ma zapracowaną, nie posiadającą większej ilości czasu. Ale to nie jest chłopak zły. Wymaga tylko sporo, jakby to powiedzieć, pracy, męskiej ręki. W kwestii formalnej w związku z ostatnim oświadczeniem świadka. A może oskarżony czerpał ze złych wzorów we własnym domu? Może była tam jakaś męska ręka przy jego matce? Czy wysoki sąd chce znać odpowiedź? Bo mnie się zdaje, że to pana mecenasa nie powinno interesować. Sąd uchyla pytanie obrony. A tak nawiasem chciałbym zaznaczyć, że nic takiego
u świadka Smoliwąs w grę nie wchodziło. Bezapelacyjnie. A chłopak nie jest zły. Niedawno dałem mu kwiatki do posiania. I owszem, wykonał. Czy świadek zauważył może, że oskarżony jeden lub drugi zajmowali się niedozwoloną lekturą? Nie. To znaczy, Smoliwąs nadmieniał mi, że przynosił od obywatela Żurka doktora książki medyczne. I owszem. Teraz to oczywiste, kto książki z biblioteki męża wynosił. Świadek nie ma głosu. A świadek jest wolny. Czy oskarżonemu książki te ktoś pożyczał, czy sam je sobie przywłaszczał? Otrzymywałem je od Arka Żurka. Dziękuję. Oskarżony Żurek, proszę wstać. Czy oskarżony pożyczał książki o nieprzyzwoitej treści oskarżonemu Smoliwąsowi? Proszę odpowiedzieć jedynie tak albo nie. Nie. Boże, gdzie ja jestem? Może ja śnię? Może myśmy jeszcze wcale z domu nie wyszli? I dopiero wybieramy się do sądu? Dosyć. Sąd nakłada na świadka Genovefe Smoliwąs karę pieniężną w wysokości... Czy Wysoki Sąd chce znać odpowiedź? Bo mnie się zdaje, że to pana mecenasa nie powinno interesować. Sąd uchyla pytanie obrony. A tak nawiasem chciałbym zaznaczyć, że nic takiego u świadka Smoliwąs w grę nie wchodziło. Bezapelacyjnie. A chłopak nie jest zły. Niedawno dałem mu kwiatki do posiania. I owszem, wykonał. Czy świadek zauważył może, że oskarżony jeden lub drugi zajmowali się niedozwoloną lekturą? Nie. To znaczy, Smoliwąs nadmieniał mi, że przynosił od obywatela Żurka doktora książki medyczne. I owszem. Teraz to oczywiste, kto książki z biblioteki męża wynosił. Świadek nie ma głosu. A świadek jest wolny. Czy oskarżonemu książki te ktoś pożyczał, czy sam je sobie przywłaszczał? Otrzymywałem je od Arka Żurka. Dziękuję. Oskarżony Żurek, proszę wstać. Czy oskarżony pożyczał książki o nieprzyzwoitej treści oskarżonemu Smoliwąsowi? Proszę odpowiedzieć jedynie tak albo nie. Nie. Boże, gdzie ja jestem? Może ja śnię? Może myśmy jeszcze wcale z domu nie wyszli? I dopiero wybieramy się do sądu? Dosyć. Sąd nakłada na świadka Genovefe Smoliwąs karę pieniężną w wysokości 500 zł. A teraz poproszę świadka Joannę Aleksiejuk. Świadek jest nieletni, wobec tego sąd ograniczy się tylko do koniecznych szczegółów. Świadek zeznał w śledztwie, że oskarżony Smoliwąs podglądał ją w ubikacji, a w maju zadarł do góry sukienkę i usiłował ściągnąć bieliznę. Konkretnie figi. Czy wypadek miał miejsce
Gdzieś na odludziu, czy w miejscu publicznym? Szliśmy łąkami obok żyta. Czy oskarżony wykonywał jakieś nieprzystojne gesty? A może coś przy tym mówił? Gestów specjalnie nie było. Dziękuję świadkowi. A co oskarżony miał na myśli, unosząc odzież świadka? Nic. W taki sposób, że nigdy z nią nigdzie nie chodziłem. Oskarżony kłamie. Oskarżony w cyniczny sposób stara się oszukać sąd. Co tu się dzieje? Co to jest? Jakim prawem nie wierzycie mojemu dziecku? Mówi, że z dziewczyną nigdzie nie chodził, to znaczy, że nie chodził. Ile ona dostała od państwa żurków za te wredne kłamstwa? Tu z takimi zeznaniami, one nic nie znaczą. Jak można tak nie widzieć sprawiedliwości i prawdy? Mój mąż zginął w Oświęcimiu. Za co, pytam? Za co? Za to, żeby znów bogaci górą byli, a biednym wiatr w oczy. Nie wzięłam adwokata dla syna, bo tak wierzyłam w sprawiedliwość sądu. Nakładam na świadka Genovefę Smoliwą z dodatkową karę pieniężną w wysokości 1000 złotych. Boże, za co? Za co? Za to, że ja sprawiedliwości szukam na tym świecie, tak? Ile to ja muszę harować, dźwigać? Ile brudów naprać tymi rękami, żeby zarobić ten 1000 złotych? Ile? Ja nie wiem. Ile pani sędzina bierze na pierwszego? Ale widać, nie ma wyobrażenia, co to jest 1000 złotych. Może jako sąd, ale jako kobieta nie. No i jak, wysoki sądzie, przy takiej matce młody człowiek mógł się prawidłowo rozwijać? Sądu nie interesuje prywatne zdanie obrony na temat matki oskarżonego. Zarządzam przerwę. Proszę wstać. Sąd udaje się na naradę. Okropne, jaką to hańbę ukrywa nasza szkoła. Chyba sąd jasno widzi, kto tu zawinił. Naprawdę drobia, naturalnie. Naprawdę. Co oni teraz dostaną? Martwisz się tylko tym. Widzisz, jaki tu tłum? Albo się dobiej szybciej. Nigdy nie ma tak, żeby człowiek nie spotkał się z człowiekiem. Adwokat wyraźnie małego żółta. Januszku. Do sądu lepiej pasuje smutna twarz. Możesz i trochę łez popuścić. Ja mogę popuścić co innego. Tylko nie wiem, czy masz życzenie. To wcale nie jest na naszą korzyść, synku. Tylko na żurków. No, matka cię o to prosi. Dobra. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Sąd Powiatowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział 4 dla Nieletnich, w składzie tu obecnym skazuje Janusza Smoliwąsa i Arkadiusza Żurka na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Przy czym w stosunku do Arkadiusza Żurka na podstawie artykułu 73 Kodeksu Karnego uznaje za celowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie poprawczym na okres 2 lat. Proszę usiąść. Sąd poda motywy wyroku. W wyniku przewodu sądowego wina oskarżonych została w pełni udowodniona. Mając na uwadze znaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu oraz analizując cechy podmiotowe obu oskarżonych, należy uznać, że stopień zdemoralizowania Janusza Smoliwąsa jest znacznie wyższy od drugiego współwinnego, co uzasadnia, że jego resocjalizacja winna odbywać się w warunkach izolacji od dotychczasowego środowiska.
Zamykam posiedzenie sądu. Najwyższy sądzie, najwyższy sądzie, najwyższy sądzie, ja... Proszę sobie.